Cześć kochani, Marek Małec z tej strony, z bezpan.pl. Jestem u kogo? U Piotra. U Piotra w Solniczkach koło Białego Stoku, czyli Podlasie. Jak Piotr wspomina, kiedyś jeszcze jak był mały, to śniegu tu było mnóstwo, co? Było bardzo dużo. Były takie zimy, gdzie zamykali nam szkoły ze względu na solidne opady. Nie było jak dojechać. I minus 30 stopni to nie było coś dziwnego. Nie, to był standard. Drzewa trzeszczały, kurczę. To było coś niesamowitego. Drzewa trzeszczały? Teraz rosną palmy. Tak. Taka mała zmiana. Niewielka. No jest jak szaleć, to szaleć. Tak to wygląda. I teraz Piotr w drugim odcinku pokaże nam kolejne rośliny, jakie ma u siebie w gruncie, ale też jeszcze zobaczymy jakieś w donicach. Także lecimy dalej. Co było dalej, powiedz? Dalej to była Butia capitata. No to lecimy do Butii capitaty. Butia capitata ma specjalny klomp. Tak, Butia capitata, no niestety, tutaj jest teren gliniasty, gdzie mocno zatrzymuje ziemię i żeby nie była ta palma przemoczona i za dużo wody nie dostawała, więc zbudowałem taki klomp. Mhm. Posadziłem ją tutaj, żeby była wyżej. Mhm. Posadziłem też tu i różne inne rośliny. I wygląda tu sobie, super. Tu sobie rośnie, nie? Mhm. Troszeczkę zima ją sponiewierała, bo cały czas się uczę. Ona jedną zimę tu jest, tak? Jest, tak. Ona, to była pierwszą zimę, była schowana do takiej dużej budki. Natomiast ogrzałem tylko pień, nie zabezpieczyłem tej góry i troszeczkę te wszystkie gdzieś suche liście to są przemrożone, mm-hmm. że tak powiem. Czyli, że mimo ciepło idzie do góry, tak. To... Dostałem lekcję i w tą zimę już na pewno zrobię zupełnie inaczej. Nie? Termostat będzie na górze. Tak. Będzie się grzało. No i tak jest najlepiej. No. Wszyscy się uczymy. Wszyscy się uczymy i cały czas coś nowego dochodzi. Nie? Właśnie, no dlatego ja też jeżdżę. Bardzo dużo ludzi ma swoje różne ciekawe pomysły, jak zabezpieczyć. Każdy ma jakieś swoje doświadczenie, coś mu się stało, z czego my możemy później korzystać, tak? No dokładnie. To się no bo to jest u nas nowość, jedno, tak? Jedno od drugiego, jak chcemy mieć palmy w ogrodzie, no to niestety trzeba później o nie zadbać. Dokładnie. I każdy się uczy, nie? Fajnie, że możemy sobie w tym pomagać. A powiedz mi, co to jest? To jest takie ładne, mi się to podoba. Wiesz, co to jest? Kurczę, zapomniałem, jaka to jest nazwa. Czy ta reszta to jest żony? Nie, ja to wszystko tutaj sam sadziłem. Wszystko tutaj sam to zrobiłem, cały ten klomp, wszystkie rośliny posadziłem. Jak ktoś wie z naszych oglądających, co to jest, to dawajcie znać. To jest roślina jednoroczna. Kurczę, wyleciało mi z głowy. Jednoroczna to znaczy, że po że roku ona, jest śmietnik? Tak, ona umrze, ją trzeba będzie wyciąć. Nie? Mhm. I w to miejsce wsadzasz taką samą? Co roku? Nie wiem, to jest kwestia tylko, co mi przyjdzie do głowy, nie? A to? Takie z fioletowymi liśćmi? Fioletowo-białe? To też nie wiem, ja po prostu... Podobało się i wsadziłeś? Podobało mi się i to posadziłem. Dobra, nie? Czyli jeżeli ktoś, kto nas ogląda, wie co to jest, koniecznie w komentarzu napiszcie, bo może się chyba, komuś nie przyda. Nie będzie chyba trudne, bo to jest taka roślina dosyć pospolita. Nie? Może nie będzie trudne, ale jest nas dwóch, żaden nie wie, czyli 100% osób nie wie. No można tak powiedzieć. Tutaj mamy kolejne jakieś trawy sobie rosną, fajny klomp, a te trawy w środku też są fajne. One też są jednoroczne, czy one nie, za rok znowu tu takie te będą? Trawy będą na przyszły rok mega zielone, one teraz już potraciły kolor. Mhm. To co tu z nich wystaje, to suche, to były takie kwitnienie, to jest tak, kwitnienie, tak? Tak, to jest kwitnienie, ja to pościnam jak przyjdzie jesień. No i ta butia sobie tutaj tak rośnie, nie? Za rok, za dwa pewnie będzie piękniejsza jeszcze. Mam nadzieję. Musi się zbierać. Zadbam o teraz bardziej o nią i mam nadzieję, że ten, że wyrośnie. Ale powiedz mi, bo ty z tego co ja wiem, to często gdzieś wyjeżdżasz, tak? I zimą jak wyjeżdżasz, ktoś o to dba? Ewentualnie pilnuje, żeby coś się nie stało? Czy nie masz kogoś takiego? Nie mam, mam szwagra, kilka razy mi pomagał, bo ja mam takie budki, gdzie mogę odkręcić i wyciągnąć szyby, żeby palma miała wentylację. Jak przychodzi wyższa temperatura, to czasami mi tutaj pomagał, przyjeżdżał po prostu w tych budkach, odkręcał te szyby i one sobie stały. A ty masz takie, że tak powiem, że na telefonie, nawet jak jesteś na Zanzibarze, to widzisz jaka temperatura jest w budce, czy nie masz tych nie, takich z Wi-Fi? Nie mam takiego czegoś. Aha, bo to by dla ciebie było dobre, nie macie? Widzisz, że coś się dzieje, telefon do szwagra, ty w palmie numer 7 coś się dzieje, nie, idź zobacz. Nie mam takich systemów jeszcze. To jest dobre, ci powiem. No, na pewno. Co było dalej po Buti? Po Buti... To musimy przejść na drugą część ogrodu. Oczywiście. Prowadź. Ale jest cudnie.
I cały tydzień ma być taki piękny. I to już będzie praktycznie październik. Bo dzisiaj jest 26. No, tylko się cieszyć, korzystać. Przechodzimy do części takiej z jukami tylko. Tak, to są juki. I one były wszystkie trzy? Tak, wszystkie trzy. Juka gloriosa. Jest variegata. Jest dwie zimy, dwa razy zimy, dwie zimy są, jest ten. Co u niej obserwuję, nie? No. Wydaje mi się, że dostaje zbyt dużo wody na zimę, wilgoci, bo po zimie ma czarne plamki na liście. U mnie też, nie? Tak było, obciąłem ze 100 liści. Ja to samo robię, nie? Ona jest też bardzo fajną rośliną. No, ale ona w budce? Tak, ona stoi w budce, ale nie ogrzewana. Ale to jak może dostawać wodę w zimie, jak stoi w budce? Nie wiem, to może być z gruntu może ciągnąć. No właśnie, bo u mnie stoi bez budki, nie? No, no to leje się na nią, tak, są tak, śniegi, wszystko. Ale jest mega fajna. To Ruscy? Nie, chyba nie. Niedaleko mamy lotnisko. A. I stacjonują tam śmigłowce. Także. Dobra, bo jakby rakiety tak leciały, to trzeba spierdzielać. No tak. Czyli tu mamy jukę gloriosę, która spokojnie wytrzymuje minus 20 stopni, ale mimo wszystko u Ciebie siedzi w budce nieogrzewanej. Nieogrzewanej, ale otwartej. Otwartej to znaczy? To znaczy szybę ma taką otwartą. Tak, ma, ściągam szybę i ona sobie ma... A górę ma dach. Górę ma dach. Super. Tutaj mamy Dasylirion Willeri. Nie wiem, jest troszeczkę jakiś styrany, muszę go przesadzić. Powiedz od razu, uprzedzając pytania innych widzów, to nie są doniczki. Nie, to nie są doniczki. No, zaraz będą pytania. Nie, nie, czemu nie, one są w doniczkach? Nie, to nie są doniczki, to po prostu są takie obrzeża plastikowe, które się składa w kółko i można je... Bo ludzie zawsze pytają i mówią, taka ściema, posadzone w doniczce, a później jest zabierane. Dużo łatwiej jest podlewać roślinę, bo tu sobie woda ta stoi i wsiąka spokojnie, nie? Czyli ten Dasylirion Willeri też tu był jedną zimę? Dwie zimy. A dwie? Dwie zimy, no. Czyli dłużej niż gloriosa? Nie, gloriosa też była dwie zimy. Aha, też dwie zimy, tylko, czyli trzy lata tu są. Tak. Dobra. Czy on rośnie coś? Wypuszczaliście? Rośnie, ale jakiś tak... Nie, bo to roślina generalnie powoli rośnie. Tak? No pewnie. Trawa drzewiasta, ona nie będzie nigdy szybko rosła. No. Okej, okay, Dasylirion Willeri. On jest grzany? Nie. Czyli tak samo go tak zostawiasz, samo, tylko tak w budce. Samo, tak samo. On nawet też minus 18, mega silny gość. I tutaj mamy jukę filiferę. Co o niej opowiesz? Jakie masz z nią doświadczenia? O Jezu. Ona też dwie zimy? Tak, jest dwie zimy. Mega ciężko mi było ją tutaj posadzić. Ze względu na kujące elementy? Oczywiście, jak ja po prostu tu liście były dotąd, nie? A, no tak, bo ja, tu była ta taka cała zarośnięta. Tak, ja wykopałem tutaj dół i nie wiedziałem, jak się do niej dobrać, bo była tak kująca, że po prostu nie dało się jej po prostu puścić, nie? I kilka razy przewaliła mi się, w końcu jakoś wylądowało do dołu. Ty to sam wszystko sadzisz? Tak, wszystko sadzę sam. Wtedy już szwagra nie prosisz. Szwagier do mnie przyjeżdżał, bo pokażę wam niedługo, jaką karłatkę sadziłem, to już nie miałem wyjścia, żeby jego nie poprosić o pomoc. Nie, także ta juka filifera, tak jak powiedziałem, dwie zimy, tak samo się uczę, bo ciężko się składają tutaj te liście. Znaczy chodzi o to, żeby nie połamać, nie? Tak, i generalnie liście dotykały do krawędzi budki i przez zimę zostały końcówki troszeczkę. A może po prostu budkę zrobić szerszą? Zrobię tą budkę właśnie w tym roku. Wtedy nie będziesz miał problemu składanie czy coś, troszeczkę, nie? Troszeczkę przez swoje lenistwo, nie? To zaniedbanie. A budki z czego robisz? Budki robię ze styroduru. No i bardzo fajnie. No, lepsze tak dużo niż styropian. Natomiast tu patrzę, że ma... Ale wypuściła dużo. Nowych liści, nie? Tego... Prawda. Niezła moc. Ale to jest z tego roku. Z tego roku. A w zeszłym roku nie, rosła? Nie zaobserwowałem. W ogóle jakby nie wypuszczała nowych liści w zeszłym roku? Nie, ale widzę, że nowe. Czyli liście teraz się przyjęła i ma się dobrze. Piękny garnitur nowych liści. Juka filifera to około minus 14, mówią minus 16, ale musi mieć mega, mega sucho. U mnie rośnie dwie zimy bez żadnego zabezpieczania, nic. Tak? Tylko, że u mnie było minimalnie minus 13 chyba przez ten. W jedną zimę było minus 12, a drugą minus 13. A, jasne. Ale nic jej nie jest, kompletnie, nie gnije, no ja jestem zaskoczony mega. Zobaczymy, co będzie w kolejnych zimach, nic jej nie zabezpieczam i będziemy obserwować. Tutaj widzę, też w doniczkach rosną następne. Tak, to są, ja nie wiem, jak ta palma się nazywa, bo to... To daktylowiec.
To daktylowiec? Tak, Phoenix canariensis. No to, to już wiem teraz, no. Także ta palma rośnie w doniczce, mam ją chyba za 3 lata. Mhm. I tak samo jest chowana do garażu na zimę, nie? Ale ewidentnie rośnie? Rośnie, tak, tak. Tu widać, to są świeże liście. To ją masz z marketu, rozumiem? Tak. Mhm. To żona kupiła. Taki po prostu popularny, no, marketowy daktylowiec. Ale widać, że ma fajne, sztywne liście. Nie to, co te domowe, które się łamią, są powyciągane. No, ten jest po prostu fajny. Widać, że służy mu to. Jak często je podlewasz? Ja podlewam je gdzieś tak raz na tydzień. Te w donicach, czy wszystkie masz na myśli? Generalnie wszystkie. Jak teraz była taka pora bardzo sucha, to raz na tydzień tam podlewałem, brałem konewkę i latałem. W tych donicach masz dziury jakieś, że ta woda może ujść? Tak, tu są dziury i są normalnie ten. Okej. Okay. Wagnerianus. Tak, ten Wagnerianus to jest też kupiony w tym roku. Postanowiłem go posadzić do doniczki, natomiast w przyszłym roku pójdzie na wiosnę do ziemi, nie? No i w planach jest większy Wagnerianus. Tak, w planach jest, to jest bardzo fajna roślina. Mi się mega podoba ze względu na sztywność liści. Tak, i w ogóle ich kształt, tak, one są, kształt, no... No, są niesamowite. Niesamowite, no, także to prawda. Też zauważyłem, że przez ten okres, jak go tutaj posadziłem do doniczki w kwietniu, to wyrosły może z 6-7 nowych liści, nie? Mega sztywny. Trachekarpus wagnerianus w donicy, bo w gruncie nie masz na razie żadnego. Nie, nie mam, właśnie czekam, nie? Ten będzie w gruncie i ten, co przyjedzie wiosną. Tak, wiosną, no. Dobra, tu byliśmy, widzieliśmy wszystko, lecimy dalej, tak? Tam na drugą część. Lecimy dalej do najładniejszej palmy. Ale tu mamy jeszcze dwie po drodze. A, no okej. Okay. Tutaj mamy agawę owatifolię. Ona jest z kiedy? Ta agawa została posadzona w tym roku, w kwietniu, nie? Urosła coś? Coś wypuściła? O, oczywiście, że urosła. Ja tu z dołu odciąłem stare liście. Natomiast ten cały tutaj garnitur to są nowe liście. Tak, piękny kolor. Fajnie jest to obserwować, jak te liście się rozchodzą. Nie? Natomiast też trzeba uważać, bo mocno kuje. Nie? Czy ty tutaj masz słońce cały dzień w tym miejscu? W tym miejscu mam słońce gdzieś tak od godziny 10, 11. Do końca dnia. Do końca dnia się przesunie i świeci już do końca dnia. Agawa owatifolia wytrzymuje minus 16 stopni i tak samo musi mieć mega sucho, najlepiej jakby rosła, no, praktycznie w samym piachu. Tak jak i dasyliriony. Ale piękny kolor, naprawdę fajnie to wygląda na tle trawnika zielonego. Tutaj mamy karłatkę Vulcano. Ona też w tym roku? Tak, też ta palma została posadzona w tym roku. Też mega mi się bardzo podoba ze względu na sztywność liści. No, słychać jak ruszasz, tak, jak blacha. Tak, dokładnie, no także lada dzień zacznę dla niej budować budkę, bo niestety nie mam takiej zapasowej, muszę stworzyć nową. Także będzie zimowała pierwszą zimę u nas tu w solniczkach. A co żona na te swoje wszystkie palmy, lubi czy nie lubi? Znaczy, generalnie no bardzo lubi, no, tu jak ludzie przyjeżdżają do mnie znajomi, to są w szoku, którzy jeszcze nie widzieli tego, no to tak, to są w szoku, że można, nie? Że można na naszym terenie. No właśnie, wydaje palmy, się to nieprawdopodobne. No dokładnie, także są mega zainteresowani, nie? Czyli żona zadowolona. No, żona zadowolona. Generalnie nie przyczynia się tutaj do tego wszystkiego, bo... Ale podziwia. Podziwia, tak, no także... Cała opieka nad nimi spoczywa na mojej osobie, nie? A powiedz mi, a agawa będzie w czym? No, planuję na agawy też zbudować budkę i będzie ogrzewana, założony będzie termostat. Czyli będzie miała budeczkę. Tak, będzie miała budkę, będzie monitorowana, nie? Będziemy w kontakcie, rozumiem, w tym sezonie. Będziesz zdawać relacje, jakie temperatury w Białymstoku. Nie ma sprawy. No tu mamy, patrzcie, to też przyjechało w tym roku, tak? To też przyjechało w tym roku. Najpierw zacznijmy od, zobaczcie, jaka gruba roztrata. W tym roku też kilka takich będzie, no po prostu czad. Tak, taki gruby pień. Ta roztrata jest niesamowita. Jak ją posadziłem, to już zaobserwowałem, że puszcza nowe liście, dlatego że te liście, które były, widać, że były trochę przycinane, nie? A ta już cała góra... Tak, widać różnicę. Jest świeża, tak? Tak. Widać, że nie jest przycięta, nie? Ale jest mega gruba, mega fajna. Ona też będzie w budce? Tak, ona też będzie w budce. Bez grzania? Bez grzania. Chodzi, budka tylko w ramach daszku, że tak powiem. Tak, żeby tak, nie padało. Dokładnie. Yucca roztrata. Najlepszy egzotyk do polskich ogrodów. Ona minus 20 wytrzymuje i tu jest luz. Tylko uwaga na wodę.
dlatego jest podniesiona do góry, nie? U mnie tutaj. No właśnie, bo tu cały teren, nie wiem czy to widać. Nie wiem czy to będzie widać na filmie. On jest taki, a widać może trochę, jest taki uniesiony w górę, to jest świetny, świetny pomysł. Ty tą ziemię nasypałeś celowo? Tak, nasypałem tu celowo, zrobiłem górkę, żeby po prostu nie miało tak za bardzo kontaktu z wodą. Nie? Bardzo słusznie. No i przechodzimy do tutaj, to już chyba ostatnia, nie, tak, palma? To jest ostatnia palma, też została posadzona w kwietniu. Zobaczcie. Tu przyjechała do Białegostoku, nie miałem jakiego ściągnąć samochodu. I tutaj taki miejscowy z wioski przywiózł mi tutaj przez całą wioskę ją ciągnikiem. To była mega atrakcja dla wszystkich. No właśnie! Tak. No ile tu mieszka ludzi w tej miejscowości? Trudno mi to powiedzieć, nie? Bo połowa miejscowości prowadzą jeszcze gospodarstwa rolne, a połowa już przyjeżdża z miasta. Nie? Ale miejscowość nie jest duża, nie? Nie, miejscowość nie jest duża. Także ona tu przyjechała, ta donica ważyła gdzieś około 0,5 tony, także nie byłem w stanie już sam ją tutaj wsadzić do dołu. To... Czyli przywiózł ci tutaj jakiś tam sąsiad, tak? Ciągnikiem. Ja I jak ją wsadziłeś do gruntu? Ja ją tu przyciągnąłem paleciakiem. Najpierw była ta górka wykopana, była dziura i ją po prostu rozciąłem donicę, wyciągnąłem ją, poprosiłem szwagra Krzyśka, który mi przyjechał pomógł. Pozdrawiamy szwagra tak, Krzyśka, gdyby oglądał. I ją tutaj wrzuciliśmy do tego dołu i do niej dosypałem tą górkę. No i jak widać wszystko się... Ale udało. Jak wy we dwóch wrzuciliście taką ciężką roślinę? No też troszeczkę sposobem, troszeczkę spraw fizyki, dźwigniami różnymi. Rozumiem, donicę rozcięliście? Tak, rozcięliśmy jak pomarańcz, rozłożyliśmy ją tak. I wsunęliśmy ją na takiej jakby platformie do dołu, nie? Zobaczcie, jak warto sadzić karłatki. To jest jedna roślina. Tak. To nie jest kilka roślin. To jest jedna roślina, która ma wiele pni. To jest jedna z niewielu palm, która tak się zachowuje. I tych pni jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem pni takich głównych. No i mnóstwo nowych odrostów. Piotrek mówi, że jak ją posadził, to wszystkie je obciął, tak? Tak, bo zastanawiałem się, bo troszeczkę mnie na początku drażniło, nie? Chciałem mieć tutaj czysto. Wyciechałem to wszystko. Czyli była ziemia? Tak, była ziemia, były tylko pnie. I ale... to było w tym roku? Tak, w tym roku, ale no niestety wszystko wyrosło drugi raz i już, że tak powiem, to zostawiam. To i... chce żyć, ewidentnie. Tak, tak, i już to tak zostanie, nie? Niech sobie ale rośnie. Zobaczcie, to było posadzone w maju, mówisz? To było posadzone w kwietniu. W kwietniu? Tak. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. W 5 miesięcy były ścięte do zera, do zera i od nowa wyrosły. Do zera były ścięte. Hamerops humilis, czyli tak zwana karłatka. Tutaj ma 7 pni. No wygląda to zjawiskowo po prostu. Warto mieć karłatki, bo zobaczcie, co one potrafią zrobić. Z ogrodu. No nie ukrywam, że będzie to dla mnie wyzwanie przed zimą, bo będę musiał jakoś zabezpieczyć, nie? Także... No i koniecznie na taką dużą jakieś odciągi, coś, żeby ci wiatr tego nie zdmuchnął. Oczywiście, ja mam tam swoje systemy. Tu wieje u was bardzo zimą? Są takie dni, gdzie jest dosyć silny wiatr, nie? Mhm. Aczkolwiek tu są też troszeczkę z roślinności, nie ma otwartej takiej przestrzeni. Mhm. Tak, tu widzę jakiś las. Mam takie swoje sposoby, gdzie po prostu robię odciągi. Mam przytwierdzoną budkę do ziemi, a jeszcze z góry, z dachu robię odciągi, ona sobie stoi bez problemu. Czyli nie zdarzyło się nigdy, żeby coś się przewróciło? Nie, 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 nie zdarzyło się. Czyli kotwisz to jakoś do ziemi? Tak. A w jaki sposób? Mam przymocowane takie metalowe kątowniki z dziurą i po prostu wbijam tam taką grubą... Aha, one są wsadzone, no bo tego tu teraz nie widać. Nie, nie, nie. To jest nie, tylko na zimę. No. Chodź, jeszcze podejdziemy do oleandrów, o których opowiadałeś, bo rzeczywiście są i piękne. No, oleandry... One teraz kwitną we wrześniu? One kwitną od lipca już praktycznie, lipiec, sierpień gdzieś. Czyli to jest takie kwitnienie bez przerwy? Tak. Co chwila nowe kwiatki? Tak, co chwila wypuszczają nowe kwiaty, nie? Mhm. Dużo podlewasz, czy tak samo co tydzień? Nie, tutaj jak są w doniczce, one bardzo lubią pić wodę, także jak była ta gorąca pora teraz, to podlewałem praktycznie codziennie. Nie? I tam oleander tak, też w tle? Tutaj jest też. Tutaj oleander. Lubicie oleandry? Żona lubi pewnie. Żona lubi, no. No tak, bo to pięknie kwitnie, wygląda zjawiskowo, naprawdę bardzo ładnie. Szkoda, że nie może tak sobie po prostu rosnąć, nie? No nie, niestety, nie w naszym klimacie. A tu po prostu zwykle jakieś iglaczki, tak? Tak, no, te są takie niskopienne, one to, nie rosną. To sosny, tak? Takie. Tak, sosny karłowate, takie one są tutaj od początku istnienia tego naszego mieszkania, czyli mieszkamy 7 lat.
i one praktycznie bardzo małe przyrosty mają i nie są jakieś uciążliwe, nie trzeba ich przycinać. Ja u siebie w ogrodzie też posadziłem sosnę karłowatą, jak się wprowadzałem 15 lat temu i ta karłowata sosna ma już 5 metrów. Taka, no nie wiem, to nie karłowata, ma pewnie z 50, nie? No tak. Co tu wiesz, to no, ta jest karłowata. Karło rośnie bardzo szybko. Słuchajcie, tak wygląda teraz Podlasie. Tutaj nie tylko mieszka Zenek Martyniuk, ale tu mieszka też Piotrek. Tutaj już, znaczy już, no bywają śniegi, mrozy po minus 26. Mam też klienta z Białegostoku, który mierzył przy gruncie, było wtedy, co Piotr mówi, minus 26, u niego było minus 30. No to jest wszystko możliwe, bo to jest kilka kilometrów w tą czy w tamtą może być różnica, tak? Ale na pewno też już jest coraz cieplej, to jest ewidentnie, tak? Tak, ewidentnie, co widać teraz, takie temperatury jak teraz w końcu września, to są też anomalie jakieś. Początek października się zapowiada podobnie, około 20 stopni w dzień, to jest elegancko. To jest elegancko, się nie zdarza. I teraz tak, nawet gdyby było minus 25, nawet gdyby było 30, to Piotrek jest na to przygotowany. Właśnie, mieliśmy jeszcze budki pokazać. Chodź, skoczymy. Jestem przygotowany, po prostu doświadczenie z palmami robi swoje i człowiek się uczy. Nie? Z roku na rok, nie? Tak. A tu mam postawione budki. My jesteśmy jak sztuczna inteligencja, uczymy się. Dokładnie. No, to tak wygląda budka. Mhm. Ona jest wykonana ze styroduru. A ty jej nie sklejasz, ty ją skręcasz, tak? Skręcam, tak. Aha. Ja mam zbudowany stelaż z drewna. Aha, czyli jest jakiś stelaż w środku. Jest drewniany. Mhm. Drewniany stelaż. Na to nakręcam te płyty. Mhm. I jest szyba. A dach jest z poliwęglanu też, tak? Dach jest z poliwęglanu i szyba przednia jest z poliwęglanu. Wystarczy odkręcić tutaj tą barierkę i tą całą szybę można wyjąć, żeby mm-hmm. szyba oddychała, nie? Czyli tu są budki schowane specjalnie za altanką, żeby nie było widać. Tak, żeby nie rzucały się w oczy. No i tak powinno być. Budki jak są, to po prostu je chowamy. To nie ma problemu, tak? U mnie nie ma budek, więc ja całą osłonę nawet z palmy, która ma 5 metrów, pakuję do reklamówki. Takiej większej, tam no, są tylko takie... No nie, bez bigłaga. Ja wymyśliłem sobie taką. No taką u ciebie metodę, jest inny klimat, nie? Tak, taką metodę, no i taką stosuję, tak? No i super, u ciebie się takie coś sprawdza i to jest po prostu idealne. Każdy niech sobie wypracuje taką metodę, jaka jest mu wygodna. Znam ludzi, którzy w ogóle na przykład nie mają prądu na działkach i oni na przykład dają tam tylko znicze. Są mhm. znicze już teraz, które się palą po 5 dni, po 8 dni. Wstawiasz do takiej budki i jak ja kiedyś wstawiłem znicze, było chyba minus 12 stopni i mam cały czas termometr, to było w Princepsie, no to w środku jest 22 stopnie. Z samego znicza tylko. No niesamowite. 30 stopni różnicy. Tylko znicz. Więc nawet da się takie rzeczy robić, jak się nie ma prądu na działce. Wszystko się da. A jak się nie ma prądu ani znicza, no to Juka Roztrata załatwia sprawę. No dokładnie. Glorioza i inne. No kwestia tylko chęci i po prostu zadbania o roślinę, tak? Pozdrawiamy z Podlasia, żegnamy i trzymajcie się ciepło. Zapalniamy Polskę z bezpan.pl. Cześć. Cześć.